Ryoyu Kobayashi, a więc ten, który miał być liderem drużyny japońskiej, ale wczoraj wywrócił się. Wprawdzie łączna jego nota i tak dała mu 15 miejsce, zaryzykował w tym pierwszym skoku wczoraj 126,5, teraz świetny skok, ale chyba, czy tam było zetknięcie oczywiście z podłożem? Tak, było. Tak, było. To zaraz zobaczymy w ocenach, bo tam pewnie będą dwunastki, trzynastki najwyżej, ale to jest 137,5 metra, czyli w sumie dalej niż Klimow w kwalifikacjach. No tak, ale 11-punktowe noty, czy 11,5, tyle, chociaż nie, tutaj są dość duże rozbieżności między sędziami, bowiem w tej chwili się pojawiają noty. Dwóch sędziów oceniło ten skok na 15, trzech na 11,5, 11 i to jest tak.